Miło było słyszeć. Zamiar likwidacji gimnazjum nr 44 w Krakowie 17 roku. Projekt prezydenta był nr 1098. Bardzo proszę w tej sprawie. Komisja wstrzymała się z opiniowaniem edukacji. Bardzo proszę pan dyrektor informację. To był po Uje. Czy kwestie, czy nie było żadnych poprawek ani autopoprawek? Ktoś z państwa radnych jest informowany? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Przepraszam, drugiego czytania oczywiście i będziemy głosowali. Kto z państwa radnych? No to gotowi, tak? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Mamy problem u pana radnego Fajowa, tak? Już jest dobrze, tak dobrze. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymał się. Nie, też coś. I zamykamy. Rozumiem, jest problem. Wynik proszę. Dwie osoby za, 29 proszę wydać. Bardzo proszę pani radna w obrócie separatu, ale najpierw wyjdzie. Nie, wotum jest od wyniku głosowania, panie radny. Nie, bo czasami się głosuje przeciw, a jest za albo odwrotnie, wtedy jest wotum separatu. Szanowni państwo, od wyniku głosowania. Chciałam powiedzieć, że jestem głęboko zaniepokojona tym, co się dzieje. Przede wszystkim stanowiskiem pana prezydenta wykreślam. Szanowni państwo, ja pamiętam, jak tam na sali dla publiczności byli widze Wisły i Krakowi. Pamiętam i wiem, jaki był finał decyzji pana prezydenta. Jestem głęboko zaniepokojona tym, ponieważ tych problemów się nie uniknie. Trzeba w jakiś sposób rozstrzygnąć i szanowni państwo, spłynie to w następnych latach. Tu się przekonamy. Kiedy właśnie że pana brakuje mi słuchnych i jakoś tym było w ogóle zawiedziona brakiem konsekwencji wobec pana prezydenta, to rzeczywiście najpierw pokonuje, a potem wrócą swoje pokolenie. Dziękuję. Dziękuję, proszę państwa, utworzenie wchodził do...